Dzień dobry, nazywam się Sylwester Kula i chciałem z wami chwilę porozmawiać. Na wstępie chciałem przeczytać wam pewien cytat, który dzisiaj wpadł mi w rękę. Czyli dla człowieka, który dysponuje tylko młotkiem, wszystko co spotyka, zaczyna wyglądać jak gwóźdź. Abraham Maslow, psycholog. I w takim właśnie momencie ja się znalazłem tak właściwie, bo wszystko co posiadam, wszystkie wartości, jakie mam, wszystko co udało mi się w życiu zebrać, właśnie to moja wizytówka, moje doświadczenie i moja osoba, prawda? I przez to, że oczywiście moja wizytówka jest dla was niezrozumiała, bo patrzycie, a nie widzicie. Słyszycie, a nie słuchacie. Zwracacie uwagę wyłącznie na formę, a nie na treść. To mój przekaz do was nie dociera, a ja, jako że nie mam nic do stracenia, co wyjaśniłem wam w tym pierwszym filmie, nie mam nic do stracenia, dlatego wiem, że do końca życia mogę walczyć o to, co słuszne. O to, co dla mnie ważne, i żebyście mogli łatwiej zrozumieć tak naprawdę, co się dzieje, a nie jest to proste dla was, a dla mnie tym bardziej, biorąc pod uwagę różnicę doświadczenia, różnicę między nami, różnicę doświadczenia. Właśnie każdy z nas ma inne doświadczenie i przez to, że ja tych doświadczeń zebrałem zdecydowanie więcej w życiu, jak na swój wiek, niż większość was w tym wieku, to też jakby przez to, że wy właśnie tego nie rozumiecie, wy pomimo tego, że rzekomo mnie szanowaliście i gdzieś tam mi ufaliście, to tak naprawdę w momencie, kiedy najbardziej was potrzebowałem i najbardziej potrzebowałem waszej pomocy i waszego zaufania, to wtedy pokazaliście właśnie, pokazaliście to wszystko, co całe życie tak naprawdę się działo dookoła mnie, czyli tego wsparcia tak naprawdę. Nigdy nie mogłem liczyć na to wsparcie z waszej strony w tym minimalnym stopniu, dosłownie, w którym oczekiwałem, tak? Bo skoro dla społeczeństwa w XXI wieku tak trudno jest, nie wiem, pomóc koledze, pomóc znajomemu, nagrać jeden film, podtrzymać aparat, porozmawiać. Bo każdy z was ma swoje życie, bo każdy z was nie ma czasu na głupoty z waszego punktu widzenia. I każdy z was woli mnie traktować za wariata, bo tak jest łatwiej, bo tak zostaliście wychowani. I takie mamy czasy, gdzie głupota jest pielęgnowana pod każdym względem, gdzie głupi mem otrzymuje kilkanaście milionów obejrzeń. Bo jest śmieszny, bo nie trzeba przy nim myśleć, bo można się z niego pośmiać i przejść dalej, prawda? Bo to takie proste i łatwe i łatwiej tak naprawdę pośmiać się z kogoś, pośmiać się z cudzego nieszczęścia, pooglądać sobie właśnie takie inteligentne programy Ukryte Prawdy i Dlaczego ja i inne trudne sprawy tak naprawdę. I dowartościować samego siebie, tak? Bo na takim społeczeństwie zostaliśmy wychowani, tak? Że pielęgnuje się cudzysłów ludzi sukcesu, tak? A hejtuje się osoby, które sobie nie radzą. I wystarczy osiągnąć sukces, żeby można było się. Właśnie, to jest w tych czasach niezbędne, czyli trzeba osiągnąć sukces. Dopiero jak się osiągnie sukces, to dopiero można się wypowiadać. Jako że moja wizytówka jest moim sukcesem, a zarazem moim pomnikiem,
to dzięki temu mogę się swobodnie wypowiadać i w końcu mogę powoli, na spokojnie odzyskać swoje życie przede wszystkim. I to życie takie, o którym zawsze marzyłem i nigdy nie przestałem marzyć, nigdy nie przestałem walczyć o swoje marzenia i zawsze przez całe życie poszukiwałem tak naprawdę siebie i poszukiwałem odpowiedzi na pytanie odnośnie sensu życia. I jako, że sens życia w świecie, w którym przyszło mi żyć, jest dość skomplikowany, a może i nieskomplikowany, bo jedyne, co się liczy w tym świecie, to pieniążki. Jak masz pieniążki i możesz robić, co chcesz i być kim chcesz, to wtedy możesz też śmiało tak hejtować, wyśmiewać inne osoby, tak? Bo jesteś osobą sukcesu, która może się pośmiać. A tak jak wam tłumaczyłem od samego początku, skoro to jest moja wizytóweczka, a to jestem ja, a wy nie jesteście w stanie tego zrozumieć i dzieli nas spora różnica, to żebyście mogli łatwiej, żebym mógł do was łatwiej dotrzeć, to po prostu muszę, tak jak powiedziałem, odwrócić tę rolę. Dlatego wam powiedziałem, że od kiedy wypuściłem ten pierwszy film, wiem, że jestem bogaty, tak, bo jestem bogaty w doświadczenie w tym momencie, a za chwilę będę bogaty, bo będę posiadał pieniążki i w momencie jeszcze, kiedy będę posiadał pieniążki i za chwilę kolejnych pracowników, których zatrudnię, to moje życie z każdym dniem będzie stawało się lepsze, bo ja będę realizował po prostu swoje cele, a że moje cele są pozytywne, że moje cele są duże, ambitne, to wy myślicie, że ja zwariowałem, ponieważ postanowiłem coś zmienić. A biorąc pod uwagę tą różnicę, prawda, doświadczenia, to jedyny jakby sensowny przekaz z mojej strony do was to jest taki, że żeby do was dotrzeć, to muszę was potraktować jak dzieci, no bo wyobraźcie sobie po prostu takie dziecko 4-5-letnie, które przychodzi do taty i pyta się o seks. I pomimo tego, że moglibyście temu dziecku próbować wyjaśnić naukowo, czym jest seks i w ogóle, to takie dziecko z takiej wypowiedzi nie zrozumiałoby kompletnie nic, tak samo jak to się stało z tą wizytóweczką. Więc trzeba wyjaśnić to prostymi słowami, takimi, dzięki którym po prostu ten przekaz będzie na tyle jasny i przejrzysty, żeby dziecko przede wszystkim mogło złapać kontekst, prawda? Żeby mogło zrozumieć, to trzeba to wyjaśnić, prawda? I żeby wam wyjaśnić tak naprawdę, czym jest ten pierwszy film dla mnie, to pokażę wam właśnie w taki sposób, żebyście wy mogli zrozumieć. Czyli zobaczcie. No, możecie się teraz bardzo, bardzo pośmiać. Ale ja wam to właśnie w prosty sposób chcę pokazać i wyjaśnić, czyli dajmy na to, że jeśli to jestem ja, a ja boję się społeczeństwa, bo społeczeństwo z mojego punktu widzenia jest chore i dziwne i nienormalne, co pokazaliście mi swoim zachowaniem, tym jak zareagowaliście na wiedzę. Rozumiem, że w znacznej mierze też się sam do tego przyczyniłem, prawda? Aczkolwiek z drugiej strony, z mojego punktu widzenia, to gdybym ja nie był sam, tylko gdybym mógł się zderzać z innymi osobami rozmawiać i wymieniać swoje poglądy swobodnie, to też nigdy do takiej sytuacji by nie doszło. I żebyście mogli zrozumieć, dlaczego dzisiaj jestem gotowy z wami rozmawiać, to właśnie dlatego, że ta moja wizytówka, ten mój pierwszy film, to jest taki pakiet bezpieczeństwa dla mnie samego, bo od momentu, kiedy wypuściłem ten film, założyłem na siebie po prostu taki parasol bezpieczeństwa, widzicie? Bo bezpieczeństwo jest
jedną z ważniejszych potrzeb każdego człowieka, bo dopiero kiedy czujemy się bezpieczni, możemy na spokojnie myśleć i się zastanawiać i rozważać kolejne scenariusze, prawda? I w momencie, kiedy ja mam na sobie taki właśnie bezpieczny parasol i nie muszę się już obawiać o ataki z waszej strony, to dopiero w tym momencie mogę się po prostu do was spokojnie wypowiadać, prawda? To dlatego to było dla mnie takie ważne i kluczowe, żeby tą wypowiedź tak naprawdę, żeby rozpocząć ten dialog niejako, że od pierwszego filmu tak naprawdę mój pierwszy film kierowałem jako mój taki personalny przekaz jako wolnego obywatela Ziemi, bo z takiej perspektywy patrzałem do każdego jednego obywatela Ziemi dosłownie. To taka rozmowa jeden na jeden na tej zasadzie. Dzisiaj zwracam się właściwie do Was, do Polaków i chciałbym pewne kwestie jakby poruszyć i wyjaśnić, a mianowicie tak. Jako, że urodziłem się w roku 1989 i podziękować tutaj oczywiście wielkim ludziom, którzy w tamtym czasie pomogli tak naprawdę odzyskać Polsce wolność, przynajmniej tak się wydawało. No, z mojego punktu widzenia w pewnym stopniu im się udało, bo dzięki temu, że ja już miałem okazję wychowywać się w cudzysłów w wolnych czasach, dzięki temu dziś w wieku 27 lat myślę w ten sposób, w jaki myślę, wiem tyle, ile wiem, a dzięki temu, że dość szybko zostałem podpięty do internetu, bo w wieku około 12 lat bodajże, to od tego momentu faktycznie tą wolność miałem okazję poczuć. No i oczywiście później przez kolejne różne wydarzenia, czyli na przykład Unię Europejską, zniesienie, że tak powiem, granic i kolejnych granic, które były wcześniej gdzieś tam nakładane, kolejne granice się usuwały, że tak powiem, i pojawiały się kolejne możliwości, z których można było skorzystać i z których skorzystałem właśnie wyjeżdżając za granicę, mając okazję poznać, jak wygląda życie za granicą, a także dlaczego. Także z tego miejsca tak samo mogę śmiało podziękować właśnie Lechowi Wałęsie, który tak naprawdę jednak zrobił coś wielkiego, prawda? Bo jednak został tą ikoną, pomógł że tak powiem, komunizm obalić, jako że jest osobą w tym momencie też, że tak powiem, sprzeczną, tak? Bo część społeczeństwa uważa go za zdrajcę, część społeczeństwa go tam szanuje i lubi. Ciężko mi się wypowiadać z mojego punktu widzenia. Ale gdyby nie właśnie tacy wielcy ludzie, którzy odważyli się cokolwiek zrobić, to dziś byłoby gorzej. Z racji, że od 89, jak się urodziłem, wiadomo, na początku jako dziecko to nie miałem zbyt dużych możliwości, a jednak nigdy nie zaakceptowałem życia, jakim żyłem, nigdy nie zaakceptowałem granic, które otrzymałem od życia. A moje życie nie było piękną i prostą bajką, a takie powinno być właściwie dzieciństwo każdego dziecka. Każde dziecko powinno mieć szansę jednak na normalne dzieciństwo, na przede wszystkim spokojne dzieciństwo, bez stresu, z możliwościami rozwoju, gdzie ma szansę właśnie spędzać czas z rodzicami. Bo przede wszystkim od rodziców jednak dziecko uczy się najważniejszych wartości. Jako że w mojej rodzinie jednak przez problem z alkoholem gdzieś tam te wartości, które otrzymałem, nie były zbyt, że tak powiem, cenne, a przysporzyły mi taki spory bagaż doświadczeń na starcie, który utrudnił mi późniejsze relacje z różnymi osobami, które i przez długi czas jakby
przez te trudności, które zostały, że tak powiem, we mnie zakorzenione na starcie przez właśnie niskie samopoczucie, niską samoocenę, brak szacunku, wiele innych czynników. Przez wiele lat tak naprawdę żyłem pełen nienawiści i ta nienawiść tak naprawdę też była dla mnie dość dużą motywacją, bo w sumie czy to szczęście, czy nienawiść, czy miłość, czy nienawiść właściwie. Jak to powiedział kiedyś Hitler, nie ma wielkiej różnicy między miłością a nienawiścią. Nigdy jednak nie powinno istnieć jednocześnie jedno i drugie. Więc w tym momencie, właśnie biorąc pod uwagę jakby te całe doświadczenia życia, w momencie, kiedy zostałem, że odnalazłem wartości, w które mogę się opakować, że tak powiem, wartości, dla których mogę walczyć i walczę jedynie w imię miłości i bezpieczeństwa, to od tego momentu moja walka tak naprawdę stała się prosta i dlatego od momentu wypuszczenia pierwszego filmu wiem, że wygrałem, bo już na starcie zagwarantowałem sobie bezpieczeństwo i możliwości podjęcia tej walki. Bo od kiedy moja wizytóweczka tam została, mogę podejmować właśnie działania zarówno w internecie, w sieci, jak i tu na ziemi, lokalnie, w tym momencie w Mysłowicach. I na tym się będziemy skupiać. Jako że po tym 89 ja powiedzmy, że aktywnie zacząłem się śledzić, że tak powiem, scenę polityczną za czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Mieli 8-letnią kadencję, to już w wyborach oczywiście głosowałem. Zaufałem Platformie, wierzyłem, że coś mogą zmienić, a później, tak samo jak większość Polaków, zostałem po prostu oszukany, bo Platforma, która na początku była obywatelska, to z biegiem czasu gdzieś tam odpłynęła od swoich wartości i się pogubiła tak naprawdę w tym, co robi, i zamiast pomagać naszemu narodowi, to zaczęli nas okradać, oszukiwać coraz bardziej, manipulować. I z każdą kolejną wypowiedzią Donalda, który się uśmiechał przy każdej okazji, coraz bardziej czułem się oszukany i rozczarowany, jak pewnie większość z was. No ale po tych rządach, że tak powiem, Platformy, nie jest lepiej. Nastały rządy Prawa i Sprawiedliwości. I to jest też ciekawa sprawa, bo partia, która sobie obrała takie atrybuty jak prawo i sprawiedliwość. I sprawiedliwość, prawda? Bardzo ważne i sprawiedliwość. Bardzo ważne atrybuty, bardzo cenne. I byłyby dużo bardziej cenne, gdyby prawo było prawem. Niestety prawo jakby w mniemaniu tej partii stoi po ich stronie. Prawo jest po ich stronie, tak? Oni rządzą i czują pełne prawo do tego, żeby te prawo łamać, żeby łamać konstytucję, żeby łamać zasady. I to jest prawo według Prawa i Sprawiedliwości. Sprawiedliwość w imieniu tej partii to też jest takie dziwne pojęcie, bo mamy świetny przykład Macierewicza czy innych zdrajców Rzeczpospolitej Polskiej. I ani prawo, ani sprawiedliwość tego w tej partii nie znajdziemy, niestety. A że moje ambicje i aspiracje i marzenia gdzieś tam kiedyś zawsze o tą politykę się, że tak powiem, rozbijały, to starałem się tym na bieżąco interesować i dlatego dziś jestem gotowy, pomimo że z polityką jeszcze nie mam zbyt wiele wspólnego,
Ale jedyna szansa, żeby cokolwiek zmienić ze wszystkich dostępnych mi informacji, to dotrzeć bezpośrednio do społeczeństwa i właśnie rozmawiać ze społeczeństwem. Dlatego podjąłem taką walkę, a nie inną walkę, w której będę po prostu za darmo was edukował, informował, rozwijał, wspierał i tylko dzięki temu w jakikolwiek sposób jestem w stanie dokończyć swoje dzieło i zabezpieczyć przyszłość przede wszystkim mojego dziecka, bo o to walczę. O bezpieczeństwo mojej córki, o stabilną sytuację Polski na arenie międzynarodowej. Jako że nasza historia Polski była dość burzliwa i wiele się wydarzyło, mieliśmy swoje piękne, że tak powiem, wzloty i upadki, dzięki którym dziś wygląda to, jak wygląda. Jednak od momentu, kiedy, że tak powiem, mówi się, że odzyskaliśmy wolność, czyli od 1989, to odzyskaliśmy wolność, ale to było tylko na chwilę i to było pozorne, bo zaraz po odzyskaniu wolności, jako że nasza kultura polityczna była przez wiele lat nie mieliśmy szansy się rozwijać, bo byliśmy sterowani przez rządy zaboru rosyjskiego, tak? Przez ZSRR, prawda? Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, który wyrządził nam wiele krzywd. A w 1945 oczywiście zostaliśmy oszukani przez naszych wspaniałych sojuszników, czyli Amerykanów, Brytyjczyków, Francuzów, którzy dosłownie wypięli się na nas i nas zostawili. I jako że ta historia naszego kraju jest taka, no, dość trudna, a zarazem piękna, ciekawa i długa, to dzięki właśnie tej historii miałem ja szansę tak naprawdę zrozumieć też pewne wartości i dlatego też postanowiłem jakby w końcu zabrać swój głos w tej sprawie, bo dziś jestem dumnym Polakiem, bo nasz kraj jest wielki, bo możliwości Polaków są ogromne, bo wiele wielkich Polaków próbowało zmienić świat na lepsze. I dzięki tym ludziom wiem, że warto podążać za swoimi marzeniami, warto podążać za swoimi ideałami i warto podejmować walkę, nieważne, nie ma znaczenia, ile razy, że tak powiem, po drodze upadnę przy tej walce, bo po każdym kolejnym ciosie podnoszę się po prostu silniejszy, po każdym kolejnym ciosie, który przyjmuję od życia, czy od was, czy po każdej kolejnej konfrontacji, jestem lepiej przygotowany na kolejną. I to też z tego względu tak naprawdę zdecydowałem się, właśnie wykorzystując całą wiedzę, wypuścić ten pierwszy film, żeby przygotować się na te, że tak powiem, trudniejsze batalie, które mnie jeszcze w życiu będą czekały. Bo to od nich będzie zależało najwięcej. Jako że znalazłem wszystkie niezbędne, że tak powiem, narzędzia, dzięki którym mogę się z wami komunikować, czyli ten wolny przekaz YouTube, dla przykładu, gdzie mogę śmiało wypowiadać swoje poglądy, to tak jak powiedziałem, każdy z was tak naprawdę już dawno mógł to zrobić. Każdy z was już dawno mógł zabrać głos w tej sprawie. Większość z was posiada smartfona. Większość z was mogła nakręcić film, zacząć publikować, zacząć się wypowiadać i ten dialog mógł się nawiązać dużo, dużo, dużo szybciej. Z racji, że Polska tak naprawdę, największa chwała Polski była wtedy, kiedy Polską największa
Najsilniejsi byliśmy wtedy, gdy rządził nami silny lider. Bo tylko silny lider tak naprawdę jest w stanie poprowadzić grupę, bo tylko silny lider, który wie, co ma robić, który po każdym ciosie i tak się podniesie i cały czas dba o swoje społeczeństwo, będzie przez to społeczeństwo wspierany i po każdym upadku społeczeństwo pomoże mu się podnieść i będzie dalej popychać go do przodu, by ten kroczył przed nimi i przecierał te szlaki. I biorąc pod uwagę te wszystkie właśnie fakty, dlatego ja postanowiłem wystąpić w taki sposób, a nie w inny. I pomimo, że na początku moja forma do was w ogóle nie docierała, zresztą nie dziwi mnie to zupełnie, a że byłem i dalej jestem z tym całkowicie sam, to mam też na spokojnie, że tak powiem, mam 27 lat, więc mam czas na spokojnie, że tak powiem, dojrzewać i rozwijać się dalej, jako że zagwarantowałem sobie te bezpieczeństwo rozwoju, że już mnie nic nie zatrzyma. To teraz mogę na spokojnie jakby właśnie uzupełniać swoją wiedzę i uzupełniać swoje doświadczenia o te, dajmy na to, wystąpienia publiczne, z którymi do tej pory nie miałem, no nie miałem okazji, prawda, nie miałem okazji występować publicznie w takiej skali, tak, no, przemawiać do kilkunastu osób, a do kilkudziesięciu milionów, no to robi różnicę, więc dla mnie to też jednak jest jakiś tam pewien stres, jakieś nowe wyzwania, nowe doświadczenia, z którymi się tak naprawdę mierzę każdego dnia. A dzięki temu, że się z tym mierzę, że już przez życie przechodząc zmierzyłem się z wieloma trudnościami, upadałem wiele razy, a po każdym upadku i tak się podnosiłem. I do tego, i co właśnie jest istotne od ubiegłego roku, od momentu, kiedy kończyłem swój własny projekt, to przede wszystkim dojrzałem, dorosłem, zmieniłem się. Wcześniej byłem dzieckiem, bo może byłem ojcem i miałem córkę i dalej mam. To jednak mentalnie byłem dzieckiem i dopiero od momentu, kiedy ukończyłem ten swój pomnik, to dopiero w tym momencie tak naprawdę dojrzałem i stałem się mężczyzną, tak, zdecydowanie. Mam jasność umysłu, wiem, co mam robić, wiem dlaczego, wiem kiedy, jak, po co, a do tego wiedza, którą posiadłem, pozwala mi na spokojnie podejmować kolejne kroki i się rozwijać, dlatego mam gwarancji i bezpieczeństwo tego, co robię, bo zarówno jeśli chodzi o sprawy finansowe, pomimo że do tej pory sobie z tym jakoś nie radziłem i bilans mój obecny to jest tam bodajże minus 35 tysięcy, jak nie lepiej, do spłaty, prawda? Bo wiadomo, że to, co się otrzymało od rodziców, to ciężko rozliczyć tylko pieniążkami, prawda? Bo to nie tylko chodzi o pieniążki, ale o wsparcie, które otrzymałem przede wszystkim od mojej mamy, która mnie całe życie jednak wspierała, która starała się mi jednak pomagać, która mnie kochała bezgranicznie i dzięki której dziś tu jestem. I dla której to też nie było łatwe, że tak powiem, te pierwsze parę dni po tej mojej zmianie, bo też zarówno przez moje zachowanie, jak i przez wasze reakcje, obawiała się zarówno o moje bezpieczeństwo, jak i o swoje. A no, co się dziwić, prawda? Biorąc pod uwagę, w jakim społeczeństwie żyjemy, no to jednak ludzie są największym zagrożeniem dla siebie samego, tak? Jako że nasze społeczeństwo, które rzekomo odzyskało wolność, a tak naprawdę ta wolność bardzo szybko, ta wolność bardzo szybko zmieniła się tak naprawdę w kłótnie i spory, bo od kiedy odzyskaliśmy wolność, a nigdy nie mieliśmy tak naprawdę zbudowanej jakiejś takiej świadomości politycznej, jako naród byliśmy przez wiele lat ogłupiani przez innych, rozkradani, oszukiwani, manipulowani i właśnie te narzędzia tak naprawdę kontroli tłumu, czyli
tak jak dzisiaj niby te cudzysłów, wolne media, telewizje, nie telewizje, serwisy informacyjne, które zamiast podawać rzetelne informacje zarówno z Polski, jak i ze świata, stały się tak naprawdę narzędziami w rękach partii politycznych. Kto ma pieniążki, ten ma władzę. Ten, kto zapłaci, ten puszcza jakieś tam programy, a później w telewizji oglądamy to, co oglądamy, jako że telewizja zabija umysł, jak to ktoś powiedział, i całkowicie się zabija myślenie, bo oglądając telewizję w ogóle nie myślimy, bo oglądając telewizję tylko rejestrujemy i przyjmujemy informacje takie, jakie są podane, więc cokolwiek nie zostanie wam podane, wy i tak to akceptujecie. Jako że pomimo tego, że właśnie żyjemy tyle lat już na świecie, ja w sumie dość krótko w porównaniu do pewnie większości z was, szczególnie tych bogatszych i bardziej odpowiedzialnych, właśnie ojców, przodków, dziadków, to pomimo tego, że wy mogliście już dawno coś zmienić, wy mogliście coś zrobić, to tego nie zrobiliście nic. A z racji, że ja znalazłem wszystko, co potrzebowałem, żeby, że tak powiem, zaistnieć i żeby realizować swoje marzenia, to postanowiłem to zrobić i w sumie tylko dlatego zostałem uznany za wariata, prawda? Jako że zgodnie z tym, co się wydarzyło, czyli zgodnie ze wszystkimi informacjami, które posiadałem, biorąc pod uwagę, że jeszcze zanim skończyłem projekt, gdzie jeszcze cały czas przeprowadzałem tysiące różnych symulacji, tysiące różnych możliwości brałem pod uwagę i cały czas dopracowywałem swój plan do ostatecznej formy. I postanowiłem, że mój pierwszy film, moja wizytówka, z racji tego, że właśnie byłem sam, tym bardziej powstanie w takiej formie, a nie w innej, w której przekażę właśnie całą treść i pokażę swoją osobę właśnie taką, jaka jest, jaka była w tamtym momencie, dosłownie. Tą osobę już słabą, zmęczoną, kończącą projekt. A teraz mogę z każdym dniem, każdym kolejnym dniem odzyskiwać na spokojnie siły i na spokojnie przygotowywać się do kolejnych potyczek, kolejnych. Mogę przygotowywać kolejne plany, tak? Bo to był jeden plan, który zrobiłem, jeden scenariusz, ale jest to moja fundacja, to mój scenariusz na całe życie, bo wszystkie moje działania mają wspierać działania mojej fundacji, co dla was jest niezrozumiałe i jeszcze długo nie będzie, że tak powiem. To przez tą dynamikę rozwoju, przez całą wiedzę, którą zebrałem i wszystkie możliwe narzędzia i możliwości, które dostaję od losu, wykorzystuję wszystkie szanse i staram się działać efektywnie, tak? I dlatego, tak jak wspomniałem od pierwszego filmu, nie ma znaczenia, czy wy się śmiejecie ze mnie, czy ze mną, bo i tak każdy z was razem ze mną będzie wygrywał, bo ja do końca życia gdzieś tam jednak tą swoją walkę będę podejmował bardziej lub mniej, zarówno czy to właśnie przez filmy edukacyjne, czy to przez gry edukacyjne, które mam zamiar tworzyć, czy przez nowe stanowiska pracy, czy przez właśnie rozwój swojego biznesu i rozwój swoich kolejnych marzeń, kolejnych planów. Ja już do końca życia będę się rozwijał zgodnie z własnymi potrzebami, z własnymi oczekiwaniami, niezależnie od tego, co zrobicie wy, tak? A my jako społeczeństwo, właśnie, które było zawsze tłumione, kontrolowane, czy to strachem, czy alkoholem, czy tak jak to wygląda w tym momencie, mediami, ogłupiani przez korporacje tak naprawdę z zachodu, czy też przez innych Polaków, którzy na tych korporacjach się wychowali i te same zasady przyjęli. I oszukujemy sami siebie, tak? I to jest chyba jedna ze smutniejszych rzeczy tak naprawdę z mojego punktu widzenia, bo jako społeczeństwo jesteśmy po prostu w tym momencie, upadliśmy jako Polacy, o tak bym powiedział. Kiedyś byliśmy wielcy, potężni,
wspaniali, mądrzy, a jednak z biegiem lat daliśmy się zaszufladkować przede wszystkim. Zgodziliśmy się na to, jak jest, i przez to, że właśnie tam u góry ci, co pociągali za sznurki, jakby tym sterowali, no to nasze społeczeństwo cały czas tak naprawdę się kłóci. Każdy myśli wyłącznie o sobie, każdy czuje się bezsilny, bezwartościowy i nikt z was nie ma jakiegoś rozsądnego, konkretnego pomysłu, jak to zmienić, tak? Coś tam są jakieś próby podejmowane, jednak to właściwie na próbach się kończy, bo jako obywatel, przynajmniej ja jako obywatel, nie odczuwam jakiejś poprawy, pomimo że już minęło 27 lat, to z mojego punktu widzenia niewiele się zmieniło. Polska tak jak była, tak jest dalej słaba na arenie międzynarodowej. Z roku na rok wygląda to jeszcze gorzej, bo świat coraz bardziej się zaśmieje. Do tego, jako że tak byliśmy wykorzystywani i jako pracownicy zapierdalaliśmy, i to było ten pierwszy szacunek, że tak, polski fachowiec, szczególnie budowlaniec, na świecie to jest po prostu ekspert, bo tam, gdzie za granicą wymiękają, bo się nie da, bo nie wiedzą jak, to Polak, złota rączka, zrobi wszystko, tak, bo to pokolenie, które właśnie było wychowane za czasów komunizmu, no to musiało sobie radzić z możliwościami, które otrzymało, a że my Polacy zawsze mieliśmy te nasze geny jednak silne, mocne i zawsze mieliśmy tą naszą dumę, ambicje i nie poddawaliśmy się jednak gdzieś tam, to każdy walczył, że tak powiem, na swój sposób i dzięki czemu Polacy gdzieś tam jakoś zasłynęli z tym, że mając okazję jeździć sobie po świecie, to tak, no w Polsce my sami siebie nie szanujemy nawzajem. Skoro my sami siebie nie szanujemy nawzajem, to jak mają nas szanować na świecie? Wyjeżdżając do Anglii, spotkałem się właśnie z nastrojami społecznymi, jako że znaczna część osób w momencie, kiedy te granice się otworzyły i mieliśmy tą swobodę wyjazdu do tej Anglii, ruszyło, a że nasze społeczeństwo w głównej mierze jakby za granicę uciekali ci, którym się źle żyło w Polsce, nie ci najbardziej inteligentni, tylko najbardziej sprytni. A że sprytni, że te nasze cwaniactwo narodowe to też taka cecha pielęgnowana przez pokolenia. Jako cwaniacy zawsze potrafiliśmy sobie radzić, tak? Dlatego dziś też jako jeden z lepszych cwaniaków postanowiłem po prostu troszeczkę wykorzystać te swoje zalety i atrybuty, a że wiem jak, to mogę, że tak powiem, być sobą, tak? Ale przez to, że jestem sobą, że jestem osobą sprytną, mądrą, inteligentną, a do tego doświadczoną, no to gdzieś tam i tak dalej jestem przez was kopany i odsuwany. No tak to wygląda. No i tak, no nie szanujemy siebie tu, nie szanują nas na świecie, a z roku na rok jest gorzej i coraz bardziej się z nas śmieją. Jeśli chodzi o moje doświadczenia z Anglii, no to powiem wam tak, no. Wyjechałem do Anglii, żeby nauczyć się języka angielskiego, żeby zmienić swoje życie na lepsze, żeby zacząć lepiej zarabiać, żeby mieć lepsze możliwości i perspektywy na przyszłość. I o ile zarobki były oczywiście super ochach w porównaniu do tych polskich, prawda? Bo tamtam minimum krajowe w Wielkiej Brytanii to i tak było czterokrotnie więcej niż tutaj, pomimo nawet, że tam były koszta życia większe, to w praktyce u mnie to się przekładało w ten sposób, że żyjąc tam, zarabiając i pracując przy tym samej wymiarze godzin co w Polsce, do tego przy lżejszej pracy, bo miałem mniej obowiązków do wykonania, mniej fizyczna była to praca, bo u nas był totalny wyzysk w Polsce. A tam i tak był już większy wyzysk niż kiedyś, bo właśnie moja pierwsza praca była w Anglii w fabryce mięsa w Winsford.
i poszedłem do Prat, pojechałem do Anglii nauczyć się angielskiego i żebyście zrozumieli jakby paradoks ten cały tego mojego wyjazdu, to wyglądało to w ten sposób, że w moim zakładzie pracy 30% osób, czy 40% osób nawet, to byli Polacy. 30% to byli Węgrzy z różnych jakichś tam innych krajów, no ale de facto Anglików w pracy, w fabryce, która przygotowała, obrabiała mięso i paczkowała je, kroiła, prawda, i przygotowała do sprzedaży w marketach, no to Anglików pracowało tam zaledwie z 5%. I Anglicy właściwie na zwykłych stanowiskach pracowniczych, tych najmniejszych, sobie nie radzili, bo zostali wygryzieni przez Polaków, tak? Bo przyjechali Polacy, dla których praca była lekka, łatwa i przyjemna w porównaniu do standardów w Polsce. I Polacy myśleli, że właśnie wykażą się sprytem, że skoro tak fajnie pracują i tak dobrze i takie mają doświadczenia, to po prostu zaczną pracować więcej i dzięki temu otrzymają awans, większe pieniążki i lepsze życie, prawda? Jako, że wyszło zupełnie odwrotnie, bo przez to, że Polacy po prostu pokazali swoją siłę i pokazali, jak potrafią pracować, to Anglicy szybko się nauczyli, żeby zwiększyć wymogi w pracy, żeby w tej pracy trzeba było robić więcej za te same pieniążki i tych awansów wcale nie było, a tylko z czasem tej pracy dochodziło więcej i więcej, tak żeby zaspokoić nasz apetyt, że tak powiem, Polaków na pracę, przez co Anglicy sobie nie poradzili, bo przez całe życie pracowali sobie na spokojnie, że tak powiem. A później przyjechali Polacy, którzy postanowili zapierdalać i nagle Anglicy znaleźli się w trudnej sytuacji, bo nagle kazali im pracować dwa razy szybciej, dwa razy więcej, a nie byli na to ani gotowi, ani przygotowani. I zamiast się dostosować, co oczywiście rozumiem, postanowili to zmienić, tak? To dlatego w sumie opuścili tą Unię Europejską, która była niewypałem, która tak naprawdę krzywdziła ich jako naród, co ja doskonale rozumiem. Pomimo, że nie znam ich historii, to i tak miałem okazję już właśnie wielu Anglików poznać, dzięki czemu też jakby poznałem ich podejście, prawda? I widzę jakby te niskie nastroje społeczne i jak to się wydarzyło, prawda? Nasz, że tak powiem, błąd jest taki, że pracowaliśmy ponad stan, tak, żeby właśnie było lepiej, a tak naprawdę dzięki temu wyszło gorzej i zarówno dla nas, Polaków, jak i dla Anglików, tak. Także byliśmy tak naprawdę jedną z plag w jakimś stopniu na angielskim rynku. Nie mówię, że wszyscy, bo Polacy, którzy pojechali mądrzy i którzy postanowili tam jednak poznać język, poznać kulturę, rozwijać się, płacić podatki i zamieszkać na stałe, prawda? Są wspaniałymi obywatelami, którzy na pewno wiele wniosą w samą Wielką Brytanię, prawda? Później moja, że tak powiem, przygoda życia skierowała mnie do Nowej Zelandii i dopiero w Nowej Zelandii jakby miałem okazję jakby wyzbywać się złości, bo po pierwsze przyjeżdżając do Nowej Zelandii, kraj na końcu świata, tak żebyście mogli zrozumieć, jak ktoś nie wie gdzie jest, to wam pokażę. Tu mamy Polskę, Kraków, tak? Tu jest Kraków. Tutaj, proszę tu, a Nowa Zelandia znajduje się tutaj, o, żebyście widzieli, widzicie, tu jest Polska, tu Nowa Zelandia, tak, tu macie Australię i za Australią mamy
Nową Zelandię. Więc jak widzicie, kawałek świata mi się udało przelecieć. I to jeszcze taka moja piękna historia życia. Nie wiem, takie szczęście, że się zakochałem i pojechałem na koniec świata za swoją miłością. W Nowej Zelandii zostałem niemiło powitany. Oczywiście na lotnisku, przechodząc kontrolę i tak dalej, jeszcze ze swoim słabym angielskim, gdzie myślałem, że mój angielski już jest dobry. Zostałem dość mocno przepytany, wypytany i ciężko było im uwierzyć, że ja, osoba w tak młodym wieku, mogę posiadać pieniążki właśnie na tak długi pobyt w Nowej Zelandii. Ale summa summarum, zostałem do tego kraju przyjęty zgodnie z obowiązującymi zasadami. Nie było podstaw do tego, żeby mnie nie przyjąć, a że jakimś cudem, szczęściem, czy nie wiem dzięki komu to wyszło, nie znam tej dokładnie historii. Mamy jednak w sumie w miarę dobre stosunki z Nową Zelandią i my jako Polacy mamy tam właśnie możliwość wyjazdu. Możemy, każdy z Was może otrzymać wizę turystyczną do 3 miesięcy bez żadnych dodatkowych dokumentów. Wystarczy dosłownie kupić sobie bilet, wylecieć i na lotnisku już po wylądowaniu, jak przechodzicie odprawę, to w tym momencie o tą wizę możecie się ubiegać i jako wiza turystyczna to do 3 miesięcy taka wiza nam przysługuje. Właśnie to też zdecydowałem się to zrobić, ten wyjazd był, zaplanowaliśmy zrobić w taki sposób, a nie w inny, bo jakby tutaj, dajmy na to, w Polsce